W tym zadaniu mamy do rozwiązania następujące równanie wykładnicze, i standardowo, żeby je rozwiązać, zamienimy lewą i prawą stronę na potęgi o tej samej podstawie. Widzimy, że tutaj wszystkie potęgi mają coś wspólnego z piątką, więc zamienimy lewą i prawą stronę na potęgi o podstawie 5. Po lewej stronie licznik na razie możemy zostawić bez zmian. Napiszmy 5x do 3 podzielić, a w mianowniku pozbywamy się pierwiastka. Zamiast pierwiastek trzeciego stopnia z 5 to piszemy 5 do 1 trzeciej. No i oczywiście tak jak było, bez zmian do potęgi 12. Po prawej stronie pozbywamy się ułamka. 1,25 to jest inaczej 5 w potędze minus drugiej. No i tak jak było, bez zmian do minus 2x podzielić. No i znowu, w mianowniku pozbywamy się pierwiastka, zamiast pierwiastek z 5 to piszemy 5 do 1 i 2, no i całość bez zmian, tak jak było, do 2x kwadrat. No i teraz możemy wykonać dzielenie. Jeżeli dzielimy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki odejmujemy. Tutaj w mianowniku otrzymać oczywiście mamy wykładnik 4, bo jeżeli liczbę podnosimy raz do potęgi, a potem drugi raz do potęgi, to tutaj mnożymy wykładniki. 1 trzecia razy 12 to 4. Możemy ten rachunek wykonać w głowie i potem od razu dzielenie potęg. W wyniku podzielenia tych potęg otrzymamy 5 w potędze. Ten wykładnik minus ten wykładnik, czyli x do trzeciej minus. 4 równa się. No i tak samo po prawej stronie. 5 w potędze. Ten wykładnik minus ten wykładnik. Dzielimy potęgi o tych samych podstawach. Jaki w liczniku mamy wykładnik? Minus 2 razy minus 2x to będzie 4x. Teraz dzielimy, czyli minus ten wykładnik, czyli 1 druga razy 2x kwadrat to jest po prostu x kwadrat. No, i mamy po lewej stronie i po prawej stronie potęgi o tej samej podstawie równej 5, więc porównujemy wykładniki. Żeby zachodziła równość, to wykładniki muszą być takie same, czyli x do 3 minus 4 musi być równe 4x minus x kwadrat. Wszystko na jedną stronę, x do 3 minus x kwadrat na lewą stronę to będzie plus x kwadrat. 4x na lewą stronę to będzie minus 4x, no i jeszcze mamy minus 4 równa się 0. Wyciągamy wspólny czynnik przed nawias z pierwszych dwóch wyrazów, czyli x kwadrat. W nawiasie zostaje x plus 1 minus i z drugich dwóch wyrazów, czwórkę przed nawias w zasadzie minus czwórkę w nawiasie z pierwszego zostaje x, a z drugiego zostaje plus 1 równa się 0. No i widzimy, że mamy tutaj wspólny czynnik w dwóch tych iloczynach. Czyli zapisujemy go przed nawiasem x plus 1, a w nawiasie z pierwszego zostaje x kwadrat, a z drugiego zostaje minus 4, to równa się 0. Mamy postać iloczynową. Nawias razy nawias równa się 0, jeżeli któryś z tych nawiasów się zeruje. Czyli przeprowadzając nasz rachunek dalej, zamieniamy to równanie na dwa prostsze równania, albo pierwszy nawias, czyli x plus 1 jest równe 0, albo drugi nawias, czyli x kwadrat minus 4 równa się 0. Z pierwszego równania otrzymujemy x równe minus 1 lub z drugiego x kwadrat równe 4, czyli x równe 2 lub x równe minus 2. Czyli ostatecznie otrzymaliśmy trzy rozwiązania naszego równania wykładniczego.